Paweł Oksanowicz, witajcie. Zapraszam Was do rozmów o odpowiedzialnym biznesie w Muze FM. Do rozmowy pod tytułem Przetrwają najbogatsi. Rola Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego zaprosiłem Darię Żebrowską z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Witaj serdecznie. Dzień dobry państwu. Dario, to w ogóle jest tytuł y, raportu, który opublikowaliście właśnie na waszej stronie internetowej. Przypomnę, tytuł Przetrwają Najbogatsi. W momencie, kiedy przeczytałem to hasło, od razu postanowiłem się do ciebie odezwać i zaprosić cię do programu, bo y, no, to hasło nie wróży nic dobrego nam, zwykłym obywatelom Unii Europejskiej. No tak, zdecydowaliśmy się, znaczy po pierwsze ten raport jest kontynuacją raportu, jakie... Kilkanaście organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Europy analizuje dane na temat polityk podatkowych i podatków w krajach Europy. I to jest już trzeci raport tego typu. Poprzednie raporty nazywały się na przykład Ukryte Zyski czy 50 twarzy udzielania opodatkowania. W tym roku zdecydowaliśmy się na tytuł Przetrwają Najbogatsi, ponieważ. Uważamy, że ten tytuł oddaje naprawdę to, co, co się dzieje. Tak? Jest bardzo źle. Odnotowaliśmy, że pomimo wielu, wielu skandali, pomimo ujawniania złych rzeczy, które się dzieją, jeśli chodzi o unikanie opodatkowania i polityki podatkowe w krajach, ten proceder nadal ma się bardzo dobrze. Tak? Czyli jakby Belgia czy Luksemburg są takim właśnie ewidentnym przykładem na to, że przetrwają najbogatsi, że, że jest. Źle. O tym, że istnieją raje podatkowe, że istnieją dwustronne umowy pomiędzy korporacjami a państwami dotyczące zmniejszania opodatkowania, no to my wiemy już od dłuższego czasu. Jednak od krótszego czasu zaczęło się w ogóle o tym głośniej mówić. I to zaczęło się, wydaje mi się, od afery LuxLeaks. Tak, afera LuxLeaks w 2014 roku ujawniła, że ponad 300 korporacji holdingów zagranicznych, firm międzynarodowych, podpisało tajne układy w latach 2001-2012, podpisało tajne porozumienia cenowe, porozumienia podatkowe z rządem Luksemburga. Dzięki czemu firmy te zapłaciły podatek w Europie efektywny rzędu 1-2%. Było to bardzo oburzające ze względu na to, że mali i średni przedsiębiorcy, tak, czyli zwykli ludzie, obywatele, pomijając fakt, że wszyscy płacimy PIT, personalny podatek, osobisty podatek dochodowy rzędu kilkunastu procent, to dodatkowo jeszcze jako przedsiębiorcy, tak, którzy, których jest dużo, którzy działają uczciwie, wkładają bardzo dużo do budżetów państw, oni niestety mają, działają, na, znaczy jest nierówna Konkurencja z wielkimi korporacjami i oni nie mają takich układów i nie mają takich przywilejów jak korporacje i muszą płacić też kilkunastoprocentowy I Nie chodzi o to, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa płaciły teraz jeden, dwuprocentowy podatek, bo oczywiście to oznaczałoby konieczność przeniesienia tego podatkowania na zwykłych obywateli, a wiadomo. Też tego nie chcemy, zwykli obywatele tego nie chcą. Państwa też nie. Chodzi o to, żeby korporacje nie wykorzystywały swoich nie nadużywały swoich możliwości i nie zawierały tajnych porozumień i płaciły uczciwą część podatków, czyli tak, tą część, jaką powinny płacić do budżetów państw, w których działają. No znamy retorykę polityków władzy centralnej, jeśli chodzi o podpisywanie umów z korporacjami. Że my dajemy im ulgi podatkowe na przykład w specjalnych strefach ekonomicznych, ale dzięki temu oni przenoszą biznes do naszego kraju, na przykład tworzą miejsca pracy. Więc de facto musimy to zrobić, bo inaczej on, ten biznes powędrowałby gdzieś dalej. Nie, nie śledzę tego bardzo dokładnie, ale z ostatnich analiz specjalnych stref ekonomicznych bądź z przypadków opisanych przez różne media, tak? Typu Amazon, typu specjalna strefa ekonomiczna w, w okolicach Wałbrzycha. Ja jako obywatelka zadaję sobie pytanie. Jakim kosztem, znaczy jakie my mamy właśnie mm, korzyści z tego, bo wiadomo, że pracownicy tam z, z, zatrudniani są często przez agencję pracy tymczasowej, więc ta praca. Nie jest tą pracą, jaką obywatele by chcieli, jaką mieszkańcy danych regionów by chcieli. I domyślam się, że to nie jest też ten rodzaj pracy, jaką samorządowcy, którzy tworzą taką, czy rząd centralny, który tworzy taką strefę ekonomiczną, by chciał. Tak więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to są zarobki, tak? to jest często płaca minimalna. Trzecia rzecz to jest właśnie to, że tak naprawdę te firmy nie dokładają się do samorządów, do budżetów samorządów lokalnych i nie płacą tych podatków bądź stosują wakacje podatkowe, zmieniają nazwy i unikają dalej opodatkowań. I tak naprawdę, gdzie tu jest korzyść dla, dla nas? No, może pod tym kątem trzeba to analizować. Znaczy, na, w naszym em, Naszym zdaniem specjalne strefy ekonomiczne czy różnego rodzaju kancelarie patentowe, patent boxy, tak zwane, których nie ma w Polsce, czyli ogólnie jednostki specjalnego przeznaczenia, to są po prostu szkodliwe praktyki podatkowe stosowane przez państwa, które wpływają na niekorzyść dla budżetu państwa. Wróćmy do afery LuxLeaks i konsekwencji tej afery. No bo to jest to, co oburza cię, tak jak wspomniałaś na początku. Jeszcze raz może, może powiedzmy o tym, co ujawniła afera LuxLeaks w liczbach i jak te liczby potem przerastały. Więc było tak, że w 2014 okazało się, że znaczy, okazało się, że Ponad 300 firm podpisało te porozumienia podatkowe z rządem Luksemburga, w samym Luksemburgu. I to było już oburzające. Zaczęło być o tym głośno w Europie, tak? zaczęło się o tym mówić. Komisarz Westeger wszczęła postępowania wobec konkretnych firm i nielegalnej pomocy publicznej. Tak? Został, znaczy ujawniła taką nielegalną pomoc publiczną w, w, w stosunku do Starbucksa i do Fiata. Teraz jest sprawa prowadzona przeciwko McDonald's i, i Amazon. Czekamy na wyniki. No, ale to, to jest. To się toczy kilka lat, tak? Tymczasem okazuje się, że liczba tych porozumień podatkowych wcale się nie zmniejsza, że efektem afery LuxLeaks i ujawnienia tego skandalu nie było zatrzymanie tego procesu, nie było jakby. Rządy nie, nie zaczęły bić się w piersi, firmy nie zaczęły być bardziej przejrzyste, wręcz przeciwnie, liczba tych porozumień wzrosła. I to drastycznie. W skali ogólnoeuropejskiej wzrosła o, 50, o około 50%. W samym Luksemburgu liczba porozumień z 547 wzrosła do 1400, więc to jest wzrost o 160%. Zatem widzimy, że jest wzrost, a nie spadek. Co więcej, w Luksemburgu osoba, która ujawniła te dane, tak? czyli sygnaliści Antoine Del Tour i Raphael Hallé są po raz drugi 12 grudnia, po raz drugi rusza ich proces. Przeciwko, przeciwko nim wystąpił znowu Luksemburg, sąd Luksemburgu, który uważa, że oni popełnili przestępstwo. Nie firmy, które naraziły na szkody nas, obywateli i publiczne kasy, tylko właśnie tych dwóch, ta dwójka osób, która ujawniła przykręty. Z pewnością zastanawiasz się nad tym, jak to się dzieje, że w momencie, kiedy afera LuxLeaks wybucha, okazuje się, że, że firmy postępują w sposób nieuczciwy, nieodpowiedzialny, nieetyczny z, ze społeczeństwem, czyli no, z ludźmi, Którzy de facto ich utrzymują, którzy powodują ich bogactwo. Okazało się, że tak naprawdę to było tylko reklamowanie pewnego systemu, złego systemu, i ten system ma się coraz lepiej. To jest rzeczywiście no, rzecz zastanawiająca, Jak jest tutaj wytłumaczenie tego. Dokładnie, to, jest, to nie jest tak, że tylko firmy są złe, tak a reszta jest, wszystko jest ok. No, firmy działają, wiadomo, w systemie, który nie działa. Tak? I żeby ten system zmienić, potrzeba. Woli politycznej, czyli państw, ministerstw, urzędników, posłów, parlamentarzystów, europosłów, komisarzy europejskich, i tak poprzez właśnie firmy same, tak? czyli zarządy tych firm i zaprzestania działania lobbystów w kierunku umacniania złego systemu. Oraz obywateli, którzy powinni domagać się, by, znaczy obywatele mają prawo wiedzieć, ile tak naprawdę firmy płacą w podatkach. Podatki to nie jest tajemnica handlowa firm i obywatele mają prawo wiedzieć właśnie, czy, czy to, jak firmy wykorzystują infrastrukturę, pracowników i tak dany im kapitał w danym kraju, czy, czy dokładają się do, do do rozbudowy tego tej infrastruktury w należyty sposób czy tylko biorą czy również dają coś od siebie tak więc cały system musi ulec zmianie niestety w tej chwili jak też nasz, nasz raport pokazuje pomimo tego że mówi się coraz więcej o przejrzystości jeżeli Przechodzimy do konkretów. Tak już nie jest. Cały czas na przykład Polska nie, nie, jest, nie chce wesprzeć publicznych rejestrów rzeczywistych właścicieli. To jest coś, co wypłynęło po aferze Panama Papers, tak? kiedy okazało się, że jest wiele firm wydmuszek i za tymi firmami wydmuszkami stoją konkretne osoby. Tak? Akurat w przypadku Polski znaleziono trzech. Polaków, tak? I Polska nie chce, żeby takie publiczne rejestry rzeczywistych właścicieli firm powstały. Nie jest też skora do tego, by wesprzeć publiczną sprawozdawczość kraj po kraju dla firm, czyli tego, by firmy publikowały dane na temat tego, gdzie, gdzie prowadzą działalność, ile mają spółek zależnych, jakie mają obroty, ile mają pracowników. I to też Polska woli, żeby to było. Utajnione. Do tego wątku jeszcze wrócimy bardzo, bardzo chętnie, bo to również bardzo interesujące. Ja przypomnę, że rozmawiam z Darią Żebrowską z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności w temacie Przetrwają najbogatsi czyli rola Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego w roku 2016 nie sądzę, aby to się szybko zmieniło, czyli możemy też myśleć, że w 2017 będzie podobnie, jak możemy się dowiedzieć z tej rozmowy. To jest też tytuł raportu Instytutu, o którym wspomniałem raportu, który możecie znaleźć w internecie i tam poczytać o szczegółach. Natomiast ja teraz wrócę do, do postaci tych dwóch sygnalistów, o których już powiedziałaś. Czy widzisz jakieś szanse na to, żeby ten system rzeczywiście zmienił się sam siebie, znaczy że, że, że jest jakaś wola oczyszczenia w, w, w strukturach państwowych, w strukturach tych gospodarczych, że, że jednak tutaj będzie jakaś wartość dla, dla, ca, dla całości Unii Europejskiej, dla całości systemu gospodarczego świata, że ludzie będą mogli w sposób swobodny publikować takie dane. To znaczy jest tak, że coraz więcej film firm chcąc być przejrzystym, Publikuje te dane. Natomiast no, jest wiele firm, które się temu zdecydowanie sprzeciwia. Ja nie wierzę osobiście w samo oczyszczenie systemu, dopóki nie powstanie międzyrządowe ciało, międzynarodowe ciało do spraw reformy systemu podatkowego przy ONZ. I tutaj chcę podkreślić, że ONZ jest w tym momencie jedyną organizacją, która daje wszystkim krajom równy głos, a tu no, nie ma mowy o zmianie systemu, jeżeli warunki będą dyktować jakaś konkretna grupa krajów, nie wiem, klub najbogatszych gospodarek świata OECD. Nie, nic się wtedy nie zmieni, dlatego my też naciskamy do tego, żeby Grupa 77 państw G77 parła do utworzenia międzyrządowego ciała do spraw podatków przy ONZ i żeby kraje bogate też jednak wsparły tę ideę, bo no nie można mówić o kimś bez jakby narzucać praw komuś, kto bez znajomości realiów w danym kraju. Jeszcze raz przypomnę o tych sygnalistach. Wspomniałaś też o tym, że firmy nie mogą ukrywać tego, ile płacą podatków. Ci ludzie pokazali, że te podatki nie są tak duże, jak płacą wszyscy, czyli mhm. nie ma tutaj sprawiedliwego systemu. Co tak naprawdę im się zarzuca? Bo, bo tego zarzucić nie można. No zarzuca im się ujawnienie tajemnic firm, tak? Wyniesienie dokumentów i no nie oszukujmy się, oni, się, oni to schakowali, skopiowali, no tak, to było na tym, było Sposób, w jaki PricewaterhouseCoopers uh, uh budowało te różnego rodzaju struktury, tak, to rzeczywiście mogło być tajemnicą i to im się zarzuca, tak, bo samo ujawnienie, czy działanie na rzecz dobra publicznego, czy tego, ile dana firma płaci podatków, to nie jest tajemnica handlowa. No, przypominając tylko, że Antoine Deltour został w zeszłym roku człowiekiem roku Parlamentu Europejskiego i w tym roku znalazł się na, na liście razem, razem z Rafael Hale najbardziej wpływowych osób, jeśli chodzi na liście podatkowej. Tak? W samym raporcie piszecie o roli Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego, ale czy rzeczywiście tutaj chodzi o wspieranie przez Unię Europejską tego systemu, bo być może tutaj chodzi o funkcjonowanie systemu gospodarczego w ogóle w Europie, który, no, no nie wiem, no jest, jest do końca niezależny od struktur państwowych. Ja nie wiem, ja drążę, ja tylko podpytuję. Bo trzeba zauważyć, że umów, które podtrzymywały niesprawiedliwość podatkową, przybywało w momencie, kiedy Luksemburg przewodniczył Unii Europejskiej, co jest w ogóle wielką ironią i absurdem w tej sytuacji. Czy rzeczywiście Unia jest tutaj winna? My mówimy o roli Unii Europejskiej, ale, ale no nie ulega wam powiedzieć, że Unię Europejską tworzą członkowie, tak? czyli to są państwa, państwa narodowe. I e, systemy podatkowe są. E, ich częścią narodową, jakby nie, nie ma wspólnego systemu podatkowego dla Unii Europejskiej. Też nie ma wspólnego systemu gospodarczego. Pomimo, pomimo tego, że mamy w wspólną politykę, części tej polityki gospodarczej wspólne, to jednak jeśli chodzi o system podatkowy, to są one różne. Unia pracuje nad tym, żeby stworzyć wspólną, jedną bazę podatkową, no ale to jeszcze jest, jeszcze trochę na to poczekamy. No natomiast bardzo dużą rolę odgrywają tutaj państwa narodowe i ich stanowiska, w, właśnie w konkretnych kwestiach. I jak ogólnie Unia Europejska może mówić tak, tak, jesteśmy za przejrzystość, Chcemy walczyć z unikaniem i uchylaniem podatków, i tak dalej. Jeżeli przyjrzymy się politykom podatkowym i właśnie stanowiskom krajów w poszczególnych, w, poszczególnych, w danych tematach to okaże się, że już nie jest, nie ma tutaj jedności. To doskonale widać w naszym, w raporcie, w, w tej części, gdzie, gdzie są traffic lights, czyli gdzie, gdzie dajemy zielone, żółte lub czerwone światło dla danego kraju za stosunek danego kraju do polityki właśnie, do, do pomysłu sprawozdawczości, sprawozdawczości kraj po kraju i tam widać doskonale różnice. Rozmawiam z Darią Żebrowską. Z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Na temat raportu Przetrwają Najbogatsi: Rola państw Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego. No to teraz jakie światło dostała Polska? Polska dostała żółte, jeśli chodzi o sprawozdawczość publiczne, sp publiczną, sprawozdawczość kraj po kraju dla firm, ponieważ. E, Polska nie jest tu zbyt aktywna i po prostu realizuje to, co założenia BEPS i popiera propozycję Komisji Europejskiej, czyli sprawozdawczość kraj po kraju, tak, obowiązkowa, ale już nie ujawniana publicznie dla obywateli, tylko z, jakby z ograniczeniem do, dostępu do tych danych dla administracji podatkowych. No Nie popiera po prostu upublicznienia tych danych, w związku z czym za to dostała e, żółty, żółte światło. Tak? E, z kolei jest e, cały czas nie, nie wspiera, tak jak powiedziałam e, po Panama Papers, nie wspiera e, publicznych rejestrów rzeczywistych właścicieli firm. Tak? Czyli nie chce, by Obywatele by mogli sprawdzić, kto tak naprawdę stoi za firmą wydmuszką zarejestrowaną na, nie wiem, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Na przykład, tak? Czyli gdyby nie Panama Papers, to byśmy się nie dowiedzieli, że nie wiem, Paweł Piskorski był szefem siedział w zarządzie firmy jakiejś tam, utworzonej kiedyś tam. Czy pani, która była komisarz, komisarz do spraw konkurencji w Unii Europejskiej, też była w zarządzie takiej firmy i tego nie ujawniła? No. Czyli nie, nie Polska nie chce, żebyśmy my obywatele znali takie informacje. No i Polska też cały czas nie wspiera utworzenia globalnego ciała do spraw podatków przy ONZ. Czyli jakby nie wspiera pomimo tego, że w, w wspólnej polityce, znaczy w polityce spójności na rzecz rozwoju mamy deklarujemy, że walczymy z unikaniem opodatkowania, to w praktyce nie chcemy, by kraje globalnego południa miały równy dostęp do stołu, tak? Miały równy głos. Wydaje mi się, że Polska jest akurat takim krajem kolebka Solidarności. I pomimo tego, że nie dajemy zbyt wiele w, w pieniądzach krajom globalnego południa, to bardzo dużym wsparciem byłoby dla nich właśnie poparcie utworzenia globalnego ciała do spraw podatków, ponieważ to jest, to jest długa droga, to, ale to jest coś jak konwencja klimatyczna, tak? Sprawy klimatu też się długo ciągnęły, ale się udało osiągnąć porozumienie. Ja mam nadzieję też, że, że powstanie niedługo takie ciało do, do spraw reformy systemu podatkowego, globalnego systemu i Polska będzie na czele tego ciała. Dlaczego my jesteśmy tacy zachowawczy? Zresztą to w ogóle to zachowawczy to jest chyba bardzo łagodne określenie. Zastanawiam się nad tym, czy tutaj chodzi o zwykłe lenistwo, o niewiedzę, o to, że nie ma się kto tym zająć. Czy to jest na tyle świadoma postawa, że rzeczywiście nie, 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 nie apelujemy o to, albo nie, nie robimy czegoś, żeby przy się ie powstało ciało, o którym wspomniałaś, albo żeby nie naciskać na prowadzenie tego rejestru firm czy osób, które stoją za firmami. Minęło już dostatecznie dużo czasu, zmieniła się władza. Ta władza z dawnej proliberalnej, teraz teoretycznie, powinna być bardziej sprawiedliwa i bliżej ludzi, a tutaj się wciąż nic nie dzieje, jak mówisz. Wydaje mi się, że to wynika z no, niewiedzy. Cały czas jednak w Polsce podatki są traktowane jako zło. Konieczne. Tak, cały czas każdy Polak ma taką, bądź Polka ma taką mentalność, że znaczy większość, może nie każdy, tak źle mówię, większość Polaków ma mentalność, podatki płacą frajerzy kto ich nie płaci jest sprytniejszy. Ale tutaj się z tą nie zgodzę ale to za chwilę. Znaczy, ja cały czas, jakby jeżdżąc po Polsce, też i spotykając się z młodymi ludźmi, zauważam, że większość z nich ma poczucie, że podatki nie, nie, nie spełniają swojej roli, ponieważ jakość usług publicznych w Polsce nie poprawia się tak? jest ciągle coś jest ciągle nie tak. A nie mówi się o tym, jakby cały czas jakby zapomina się o tym jaka jest rola podatków, że bez, bez podatków państwa nie są w stanie funkcjonować. Tak? Nie, nie możemy domagać się dobrej jakości usług publicznych kombinując, jak nie płacić podatków? W związku z czym powinna być zmiana ogólnie myślenia w Polsce i to powinno nie tylko na poziomie obywateli, ale małych i średnich przedsiębiorstw. Tak? Moim zdaniem, mali i średni przedsiębiorcy też powinni naciskać na to, że, żeby rząd, żeby państwo bardziej skupiło się na odzyskiwaniu. Podatków, które są niezapłacone przez korporacje międzynarodowe. Ja tylko przypomnę, że według szacunków tracimy 46 miliardów złotych rocznie. I to są szacunki. A dlaczego są to szacunki? Są to dlatego szacunki, bo nie wiemy tak naprawdę, ile korporacje płacą podatków w Polsce, bo te dane nie są publiczne. I wielokrotnie zadawałam pytanie Ministerstwu Finansów. Czy, my, czy Ministerstwo Finansów jest w stanie policzyć, ile podatku płacą korporacje zagraniczne, a ile powinny płacić? Tak? Jaka jest skala unikania podatków w Polsce? Ministerstwo Finansów nie jest w stanie podać takich danych. Takie dane można by było podać, taką liczbę, dokładną liczbę można by było podać, gdyby istniało publiczne raportowanie kraj po kraju. Wtedy znaleźliby się, powiedzmy, urzędnicy bądź ci pracownicy Wielkiej Czwórki, którzy teraz siedzą i kombinują, jak uniknąć płacenia podatku. Chodzi o firmy konsultingowe. Tak, firmy konsultingowe. Mogliby zająć się śledzeniem, ile tak naprawdę firmy powinny płacić. I wtedy jakość tych usług publicznych starczyłoby i na program 500+, starczyłoby i na nie wiem, subwencję oświatową, i na wybudowanie mieszkań, i na żłobki, przedszkola i tak dalej. Więc byłoby o wiele lepiej, gdyby rząd się skupił na odzyskiwaniu podatków. No ale bardzo dużo osób tego nie wie. Tak? Domyślam się, że posłowie jeszcze tego nie wiedzą, więc potrzebna jest tutaj edukacja. Wracając do systemu podatkowego i do płacenia podatków w Polsce, jasno uważam, że pity to jest to taka podstawa społeczeństwa obywatelskiego u nas, że o ile gdzie indziej możemy cierpieć na niedostatki kapitału społecznego, to jednak te pity to się płaci. Kiedy przychodzi końcówka kwietnia, jednak ludzie stoją w kolejkach i nie, unika, nie unikają, bo, no bo z jednej strony muszą, bo trzeba, bo będą jakieś kary, no ale też chyba i nawet sam wzrost chociażby kwoty 1% podatku na cele charytatywne czy społeczne, przerastający, też pokazuje, że, że rośnie ta świadomość wśród obywateli, jeśli chodzi o płacenie podatków ich konieczność, że to jest dobra rzecz. Tak. I zgadzam się, bo obywatele płacą PIT. Problem jest w tym, że firmy nie płacą CIT. CIT z roku na roku de facto wpływy z CIT zmniejszają się, pomimo że realnie ktoś może pokazać, że się zwiększają, ale jeżeli porównamy to z liczbą firm, która powstaje, jakby z kapitałem, z liczbą zatrudnionych pracowników i obrotów, to tak naprawdę ten, te wpływy się zmniejszają i to jest trend światowy. I, właśnie i, tu jest, I tu jest właśnie problem. Tak? Mamy duże oszustwa na vat no ale my się akurat jako i, i VAT-em nie zajmujemy, bo to jest już uchylanie się, to jest prokurator i to są sprawy kryminalne. To jest przestępstwo po prostu. I ta dziura VAT-owska wynosi około 40 miliardów. Tak? A kolejne to jest właśnie unikanie opodatkowania, i to są, jak mówię, szacunki. Dlaczego nie możemy tego sprawdzić? Dlaczego nie możemy mieć publicznych sprawozdań? Tak? Tym bardziej, że banki w tej chwili po kryzysie, na nie został nałożony obowiązek publicznych sprawozdań, i banki tak sprawozdają. I, i nikt tu nic, nie, ma, nie ma żadnego problemu. nikt nie, ma, nie słyszałam ani jednego sprzeciwu. Natomiast tu, w przypadku firm. Podnosi się duże larum, mówi się o tajemnicy, a to jest zupełna nieprawda, więc też nie rozumiem, dlaczego polski rząd nie chce poprzeć pomysłu publicznej sprawozdawczości kraj po kraju. A gdybyśmy odpowiedzieli na to pytanie, że tutaj chodzi o czyjś interes? No zawsze chodzi, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Tylko... Pieniądze lu lubią ciszę, więc też um, niedobrze jest, gdy o tym się rozmawia i gdy my o tym rozmawiamy. No tak, tak, doskonale to pokazuje film The Price We Pay, cena jaką płacimy, tam są wszystkie wątki świata finansowego poruszone, między innymi to właśnie, że pieniądze lubią ciszę. No niemniej jednak na szczęście mamy coraz bardziej, pomimo tego, że to poziom zaufania społeczeństwa jest niski w Polsce i jednak cały czas społeczeństwo obywatelskie rośnie w siłę i bardzo się cieszę, że o tym mówimy i że coraz więcej się mówi o podatkach, bo jednak bez pieniędzy i pieniędzy z podatków nie jesteśmy w stanie finansować bądź realizować też praw człowieka, tak? czyli dostępu do edukacji, służby zdrowia itd., itd. czy to w Polsce, czy w, nie wiem, w Kambodży, czy w Etiopii. To jest podstawa każdej usługi publicznej. Weszliśmy od tego, że w aferze LuxLeaks ujawniono, że w 2014 roku ponad 300 holdingów zagranicznych podpisało tajne porozumienia z rządem Luksemburga, które to porozumienia pozwalały im zmniejszyć podatki do nawet 1 czy 2%. W 2015, czyli w ubiegłym roku, ta liczba powiększyła się i to już jest 1444. Czy ciebie jako. Pracowniczki tego watchdoga, jakim jest Instytut Globalnej Odpowiedzialności, to nie frustruje, nie powoduje, że Ty masz dość tego, bo nie jesteś w stanie zmienić okropnego świata wokół. Bardzo frustruje, ale jednocześnie i napędza, bo to jest, to jest trochę coś na zasadzie. No, jak cała polityka, tak, to, to, że tak powiem, trochę motywuje. tak, To jest takie, można powiedzieć, szachy, bądź zobaczymy, kto wygra jedną bitwę i drugą. To jest na no coś. Nie, nie, nie nazwałem tego gwiezdnymi wojnami, ale. Ale, ale no. wojnami podatkowymi na pewno. Ale wojnami podatkowymi na pewno. znaczy Ruch sprawiedliwości podatkowej bardzo szybko rośnie w siłę i naprawdę to są ludzie, którzy. Wierzą w to, co robią i naprawdę są profesjonalistami w tym, co robią, i prą do przodu, tak? nie, nie ustają. W związku z czym w Polsce, na przykład, ten, ten temat zaistniał dwa lata temu, a już teraz, jak widzimy, coraz więcej się dzieje. I, e, I gonimy, mogę powiedzieć, Europę, zachód Europy w, pod tym kątem. Musimy o tym po prostu dużo mówić, e, tak, żeby właśnie było o tym głośno i żeby nie było tej ciszy wokół pieniędzy. I to tyle w dzisiejszym wydaniu programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzo FM. Na kolejne tego typu spotkanie zapraszam już za tydzień.